Dzień dobry Panie i Panowie, witam Was w dwunastym odcinku podcastu posponsorowany. Ja nazywam się Patryk Trzaska, bez zmian, a moją dzisiejszą gościnią jest Klaudia Jamrus z agencji HOCH. Dzień dobry. Tak powinienem mówić tak HOCH twardo, czy raczej miękko HOCH? Można miękko. My raczej podchodzimy do wszystkich spraw na miękko, więc też może być tak HOCH. To dobrze, to dobrze na miękko, bo dzisiaj będzie trudny temat. I myślę, że taka miękka perspektywa pozwoli nam to nieco lepiej rozmasować. Mawia się w branży, mm -hmm. że trawa po stronie klienta jest nieco zieleńsza i wiele osób pracujących w agencjach marzy o ciepłej emeryturze w kapcie po stronie klienta. Dzisiaj chciałbym trochę z Tobą porozmawiać o tym, co powoduje to, że, no właśnie, to, że pracownicy agencji myślą o takiej alternaty alternatywie i co ich męczy. W tym środowisku reklamowym, co przysparza codziennych problemów, ale też, żeby nie patrzeć na to tylko i wyłącznie w czarnych mm. barwach, być może co zrobić, żeby żyło nam się w tym naszym reklamowym środowisku agencyjnym nieco lepiej. I od czego by tu zacząć? Bardzo dużo pytań zaszyłeś, ale tak, zdecydowanie zgadzam się z tym, że praca po stronie klienta, której ja osobiście sama. Nie doświadczyłam, a wiadomo, najlepiej wypowiada się o tym, o czym nie ma się zielnego pojęcia. Ale e, mi akurat w agencji jest bardzo dobrze, dlatego tak też kontynuuję teraz swoją ścieżkę kariery. E, niemniej zdecydowanie zgadzam się z tym stwierdzeniem, że tak, praca po stronie klienta jest postrzegana jako taka ciepła emeryturka, najlepiej emeryturka tak po trzydziestce, nie? Taka mhm. już w naszym wieku, mm, kiedy można sobie troszkę przerzucić tą odpowiedzialność może, chociaż. No, mi się wydaje, o ile znam moich znajomych, którzy pracują, e, pracują po stronie klienta, w bardzo różnych branżach, w bardzo różnych markach, no to wcale ta odpowiedzialność mniejsza nie jest. Więc tutaj ten punkt moglibyśmy sobie e, wykluczyć. E, no tak, jest sporo obszarów, z których my sobie sami pewnie nie zdajemy sprawy, będąc po tej stronie agencyjnej, bo mamy jakieś tam swoje poletko do oporządzenia. Na klient, poza tym, że zleca nam różne rzeczy, ma też jeszcze pewnie mnóstwo innych takich poletek, które trzeba opędzlować. Tak, więc ja jak najbardziej też jestem osobą, która bardzo docenia to, co y, robią nasi klienci, nasi zlecający, mhm. praktycznie nasi koledzy z branży, pracujący po prostu po drugiej stronie, tej zlecającej, a nie tej wykonującej. Y, I totalnie, totalnie nie wiem, z czego to może wynikać. Ewentualnie mogę pójść w stronę takich rozważań z takiej frustracji po prostu, bo nasza praca... Do łatwych nie należy. Z drugiej strony, gdyby było tak źle, no to wszyscy byśmy zakasali rękawy i poszli po prostu pracować fizycznie, prawda? Gdyby to klepanie to w komputer było takie łaga. złe. Um, no ale trochę w tym frustracji jest. No i kto nam na co dzień tej frustracji może dostarczać? Albo influencer, albo klient. No to jakbym pobierała, dajmy na to te symboliczne 5 zł, za każdy raz, kiedy słyszę od kogoś, że, Klaudia, to może ja zostanę influencerem, może ja w ten sposób będę zarabiał, albo dlaczego ty nie zostałaś influencerką, skoro w tym robisz? Naprawdę, to ja już bym nie musiała być na etacie. Wszystkim się wydaje, że y, taka praca influencera by była super łatwa, no bo tylko wrzucamy sobie pościki na Instagrama, i TikToka. I w ten sam sposób może nam się wydawać, że praca po stronie klienta się wydaje taka łatwa, mm -hmm. no bo przecież tylko zlecają, przecież tylko rozpiszą ten przetarg, potem siedzą i słuchają, y, co tam agencja stworzyła, prawda? Y, no i chyba taka wiesz, tak jak sam zaznaczyłeś na samym początku. Trawa zawsze zieleńsza. I, tylko jeden mi przychodzi do głowy. To jest to, że jesteśmy sfrustrowani tym, gdzie jesteśmy. Tu i teraz. No i po co? To dwa komentarze z mojej strony. Faktycznie też się ja tych pytań. A propos, czy chciałbym zostać influencerem w związku z, z moją nie specjalizacją? Jesteś? Nie, nie jestem, nie planuję. Nie wiem, co przyniesie w przyszłość, ale raczej się nie zapowiada, żebym kosił zasięgi. Ja faktycznie sam słyszałem to pytanie setki razy. Setki razy. A drugi komentarz odnośnie dynamiki pracy klientów. Ja myślę, że. Kiedyś może faktycznie ta dynamika pracy była inna. Mm. Ale teraz, tak patrząc, po, po moich aktualnych klientach jest, tam też jest hardcore po drugiej jest stronie. Jest ogromne też zaangażowanie. Się uwijają jak w ukropie, jak mrówki i no ja myślę, że trochę tak. To spojrzenie na taką, wiesz, po emeryturę po stronie klienta to już jest mocno mocno nieaktualne. No mm -hmm. ale dobra. To przejdźmy do pierwszego tematu, który chciałbym poruszyć, bo jakby. Nie ma idealnej drogi tutaj, że a, bo to jest najmniejszy problem, a potem e, w skali przejdziemy do największego, więc od której strony e, nie ugryziemy tego tematu, to, to i tak będzie spoko. Więc e, zacznę od rzeczy, która hmm, jest niezwykle istotna w naszej codziennej pracy, jest problemem, który pojawił się już dawno temu. I nie do końca chyba jeszcze został rozwiązany. Mam na myśli. Odgaduję hasło regulacje prawne. Tak, 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 mój koniec, uwielbiam. Tak, przepisy prawne, samoregulacja, oznaczenie treści reklamowych. No właśnie, więc może zacznijmy od e, początku, od samej genezy problemu. Od Dzikiego Zachodu, który jeszcze mieliśmy kilka lat temu u nas na rynku. Dokładnie tak. Chcesz o tym powiedzieć? No w dużym skrócie, Gdyby oczywiście. W 2018-2019 roku ktoś mi powiedział, że za Kilka lat, a nawet kilkanaście miesięcy wszyscy influencerzy zaczną karnie podpisywać wszystkie materiały sponsorowane, no to powiedziałabym, że chyba miał bardzo ładny sen. Mm -hmm. e, teraz okay. faktycznie się to zaczyna dziać, znaczy już, to już się dzieje, tak, to już się zaczęło dziać jakiś czas temu, ten czas szybko leci, ale faktycznie te same regulacje, które wyszły od rynku, które też trochę przyspieszyły działania ze strony UOKiKu, mm -hmm. e, tak jak utrzymywałam od samego początku, ja osobiście tak i myślę teraz, zrobiły nam tylko dobrze. To ma małe wprowadzenie dla słuchaczy, tak żeby mm -hmm. wiedzieli, y gdzie leży problem. Nie istniały dotychczas żadne przepisy, które by określały. Formuła oznaczania współprac sponsorowanych. Mam na myśli, oczywiście, influencerów i współpracę, które zawierają za naszym pośrednictwem, bardzo często z, z różnymi markami. Tego nie było. Tego nie było, w związku z czym było mnóstwo historii dotyczących skamu i dosyć nie, dość nieetycznych działań reklamowych no właśnie, a konto jakichś firm Krzak. Doszło do. Podniesienia głosu. Myślę, że wewnątrz branżowo, środowiskowo Łokik e, przyjrzał się sprawie, no i jeśli dobrze pamiętam, we wrześniu chyba 22 roku mm -hmm. wypuścił e, taką prezentację, nawet całkiem nieźle spisaną, rekomendacji oznaczania treści reklamowych. No i co ważne, ta rekomendacja powstała przy dużym współudziale branży, bo tak, 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 tak. E, dla organów, które do tej pory zajmowały się mediami tradycyjnymi, jak to się jeszcze mówi, chociażby w środowisku akademickim powiedzmy, e, no, to świat mediów społecznościowych i tego, co robią influencerzy, to była czarna magia. To było coś, o czym nie mieli zielonego pojęcia. Dla nich YouTube mógł być tym samym co telewizja i mogliby wymagać tych samych, na przykład, sposobów oznaczeń, co, co w telewizji, co no, nie ma racji bytu. Tak? Więc zostały wypracowane pewne kompromisy, które miały na celu przede wszystkim to, żeby odbiorcy byli dobrze poinformowani o tym, co jest faktyczną, trzymamy się słowa, rekomendacją influencera, taką prosto od serduszka, hmm. jestem fanem produktu, a co innego, jeżeli miałem, po prostu ja jako influencer dajmy na to zapłacone. Yy, I wcześniej, tak jak, tak jak wspominałam, to był dziki zachód. Każdy sobie mógł yy, dewagować, czy to było opłacone, czy to nie było opłacone, czy to jest szczera rekomendacja, yy, Teraz nie ma żadnych wątpliwości, mamy oznaczenia systemowe na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, no i mamy też właśnie te dodatkowe oznaczenia rekomendowane przez UOKiK, co, no moim zdaniem, powiedz mi jak, jak ty uważasz, ale myślę, że zgodzimy się w tej kwestii, wpłynęło bardzo, bardzo dobrze na taką, po, na taki podstawowy element influencer marketingu, na którym cały influencer marketing się opiera, czyli na szczerości, szczerości przekazu, tego, że to nie no jest tak, wyż... Transparentności. Tak, tego, że to nie jest wyreżyserowana, że ten influencer to faktycznie może być taki twój ziomeczek y, z podwórka, który po prostu. Y, nie ma więcej kumpli, tak? Ma tych kumpli na Instagramie, dajmy na to 100 tysięcy i każdemu odpisze na wiadomość i każdemu odpisze na, na komentarz. Nie jest to pan z telewizji, który jest ciężko dostępny, e, więc takie osoby tym bardziej powinny być szczere ze swoimi odbiorcami. No dobra, ale tak wychwalamy, że mm. są te rekomendacje i że jesteśmy transparentni, w sensie, że influencerzy są transparentni i wiarygodność, no ale gdzie leży problem? W tym, że... Bardzo szybko zmienia się to nasze poletko. Bardzo szybko zmieniają się social media. Mhm. E, no i my też nie jesteśmy, jesteśmy zależni. Jako, mhm. My jako agencja i też twórcy e, są zależni od tego, gdzie tworzą, a nie tworzą na własnych kanałach. Twarzą, tworzą na kanałach, które są zależne od platform, takich mhm. jak Meta e, czy, czy Google. E, I to te platformy narzucają e, tak naprawdę tryb pracy, mhm. ich algorytmy, ale też to, że chociażby przez te oznaczenia systemowe i to nie jest, nie jest kłamstwem, e, na pewno, mimo że o tym ciągle się dewaguje mhm. e, posty sponsorowane są, e, są e, traktowane przez platformy gorzej, jeśli chodzi o zasięgi. Te zasięgi są obcinane. E, po to, żeby po prostu dodatkowo je promować. No, platformy też muszą na czymś zarabiać, nie? Tak, no właśnie upraszczając to tłumaczenie, w momencie, w którym algorytm platformy widzi u influencera oznaczenie treści reklamowej, przy, przykładowo hashtag reklama, zdaje sobie sprawę z tego, tak po ludzku sobie zdaje sprawę z tego, że influencer, no właśnie, generuje dochód w ten sposób mhm. i też chce mieć swój udział. Ergo tak. zasięgi padają co? 30% myślę na Instagramie. Mhm. W przypadku TikToka zdarzały mi się... Historie, w których influencerka konkretna, nie będę teraz mówił nazwiskiem, ale powiem ci po nagraniu. Dobra. 90% wow. spadku. I to była historia, która się powtarzała. Ja jeszcze sprawdzałem. Myślę, że w jakiś magiczny sposób ona chyba znalazła się na świeczniku. TikToka, bo wielokrotnie potem sprawdzałem ją w przyszłości. W przypadku współpracy z innymi brandami, nie przez naszą agencję, gigantyczny problem z zasięgami. Może już nie tak drastyczne jak 90%, ale 70-80% mniejsze wyniki organiczne. No, Algorytm TikToka w ogóle, nie tylko przy treściach y, współpracowych, mhm. to, jest, to jest osobny rozdział, o którym można by tworzyć i tworzyć, bo to jest bardzo wiele czynników, y, które wpływają na to, jak dana treść się wybije. Albo nie. Ale tak, też słyszałam, też słyszałam historię o bardzo, bardzo dużych obcięciach zasięgu. No i co? No i jak z tego wyjść? Jesteśmy klarowni, jesteśmy transparentni, oznaczamy współpracę. No tak, ale co innego u co innego platformy, które chcą jednak monetyzować te treści sponsorowane. E, ja pamiętam... Jesteśmy w klinczu. Jesteśmy w my, i klient, tak. i twórcy. Było spotkanie z przedstawicielami grupy roboczej influencer marketingu IAB, z przedstawicielami różnych platform i też przedstawicielami Walkiku, jeśli dobrze mm -hmm. pamiętam. Podczas którego z rozpoczęto rozmowy na temat wypracowania jakiegoś konsensusu w tym wszystkim. Mm -hmm. Spotkanie miało miejsce, nie chcę teraz kłamać. Wydaje mi się, że chyba jeszcze w zeszłym roku, w drugiej mm -hmm. połowie. Nie pamiętam. Może inaczej. Nie słyszałem, żeby cokolwiek więcej zadziało się w tym temacie. I nie wynika to z zaniedbywania, zaniedbania ze strony grupy IAB. Ale myślę, że to nie jest tylko nasz polski problem. No bo to też trzeba zaznaczyć. Te wszystkie regulacje dotyczą Polski. Tak. Każdy... Kraj tak naprawdę ma własne regulacje i tak naprawdę mówi się o różnych systemach oznaczania współpracy. Jest skandynawski, jest kanadyjski, każdy kraj sobie inaczej inaczej z tym poradził. A to jak bardzo one się różnią od naszego? Szczerze powiedziawszy, to na pewno wszystkie opierają się na tym, żeby przede wszystkim korzystać z tych oznaczeń systemowych systemowych, mhm. Mhm. a dodatkowo przede wszystkim są to kwestie językowe, tak? Bo wcześniej na przykład influencerzy, którzy chcieli przed, przed wejściem tych regulacji, mhm. influencerzy, którzy chcieli być OK ze swoimi odbiorcami, oznaczyli współpracę hashtagiem AD. Gdzie na przykład w Stanach hashtag ad dla każdego jest zrozumiały. U nas nie do końca. Jest to po prostu oznaczenie po angielsku, nie? No tak, no nie możemy zakładać, że każdy użytkownik mówi po angielsku. Tutaj jakby myślę, że najbardziej poszkodowaną grupą wiekową są najmłodsi, którzy mhm. mogą zwyczajnie nie kumać tego skrótu. Ja dostrzegam jeszcze jeden problem w tych oznaczeniach. Bo z jednej strony mamy te rekomendacje WOKIQ. Zaparkujmy sobie ten problem cięcia zasięgów i, i działania pod algorytmy, które no, o tym można gadać i gadać, ale mimo tego, że te rekomendacje są już w obiegu od dawien dawna, no bo umówmy się, Ach, jak na tak dynamiczną branżę, dwa lata to jest naprawdę tak. ogromna ilość czasu. Dużo ogromna. się wydarzyło od tego czasu. Tak. No właśnie, I mimo tego, że wody w wyśle od tamtego momentu upłynęło całe mnóstwo i branża trąbiła, gdzie się dało, i portale branżowe, i agencje, newslettery, pisma branżowe, wysyłka prezentacji do influencerów przez agencje menedżerskie, etc. To, gdzie ja dostrzegam problem, to hmm. jest to, że influencerzy w znacznej mierze do dzisiaj nie kumają tych wytycznych. Hmm. I sama ta prezentacja, w mojej opinii, no jest dość obszerna, tam jest Aha. sporo wiedzy, sporo oznaczeń. Nie... No bo też platform i różnych e, form kontentu e, jest bardzo dużo. No tak, ale masz tam te oznaczenia typu autopromocja, no o, na Boga, no tak. jeśli ktoś wydał książkę, no to czymże to jest jak nie autopromocja? No, jakby Pewne, tego już nie trzeba pisać tak drukowanymi literami. W pewnych prawda? obszarach e, uważam, że, może inaczej, w mojej opinii pewne zapisy staną się martwymi zapisami za jakiś czas. Nie mhm. wiem, czy to na autopromocji akurat. Natomiast e, e, chociażby w tych rekomendacjach jest też to, żeby na przykład na kontencie na był biały napis reklama. Mhm. No, nikt tego nie robi. Ale mimo tego, że wiemy, że tam jest hashtag reklama, współpraca reklamowa, że te hashtagi powinny być widoczne na początku i tak mhm. dalej. To nie wiem, z czego to wynika. Bo naprawdę branża próbowała edukować, jakby influencerów mają tego, że jest kilka wytycznych, których naprawdę trzeba się trzymać mocno. I jestem w stanie jeszcze. Yy, wybaczam to wszystkim tym influencerom, którzy tych współprac nie mają dużo, mhm. ale są topowe nazwiska w Polsce, które tego nie ogarniają. Tu jest pies pogrzebany. Jakby my możemy, wiesz, wałkować, wbijać im tę wiedzę do głowy. Pisać to po pięć razy w briefie. Pisać to po pięć razy w briefie, zaznaczać, bo tak, umówmy się, no jakby w każdym briefie te rekomendacje kowe też mm -hmm. są zawierane. Ba, nawet przypuszczam, że twoi klienci też to robią, że oni zastrzegają już na etapie umowy z wami jako agencją to, żeby dowozić ten aspekt współpracy mm -hmm. też. Tak, tak, to też jest odpowiedzialność i po stronie marki, i po stronie agencji. No właśnie, no i tutaj trochę walka z wiatrakami, myślę. Jestem trochę zaskoczona, bo ja akurat się z tym nie spotkałam. Eee, o czym mówisz? Eee, akurat twórcy, ale nie, z którymi ja miałam do czynienia. Ja nie mówię akurat, no. przepraszam ci szodne słowo, ja nie no. mówię o waszych współpracach konkretnie, tak. ale tak patrząc na współpracę influencerów generalnie. Tak, tak, tak. No Mówić po prostu, że ja tego nie, ja tego nie dostrzegłam, nie? Może. Może nie, niezbyt wyraźnie, niedokładnie patrzyłam, i może faktycznie, kiedy to nie było tak wyraźnie oznaczone. Ja też, poza tym, że pracuję w agencji, też jestem osobą, która konsumuje te media. Mhm. I wiem, jak używamy Instagrama i jak sobie szybko lecimy przez feed. I faktycznie, jeżeli to nie jest oznaczone tak jak Walkik przykazał, tak jak Instagram przykazał, to może to umknąć. I mhm. jeżeli nie konsumujesz tej treści tak bardzo dokładnie, nie wczytujesz się dokładnie w opis. opis. Mhm. To możesz nawet nie zauważyć, że ktoś niedokładnie oznaczył reklamę, bo nawet nie wiesz, że to była reklama. nie? Tak, a potem w mediach hulają informacje, że o Jan Kowalski dostał wezwanie do zapłaty kary za niewłaściwe oznaczanie treści reklamowych. To się będzie powtarzać. To się będzie powtarzało. Powiedz mi, czy w innych mediach to się nie powtarza, no. Nie wiem. Aha. Nie wiem, bo jestem tak strasznie skupiony i zaabsorbowany tym naszym poletkiem, że szczerze powiedziawszy, gdybym miał Ci powiedzieć, jak wyglądają... Dobra, no bo są pewne prawidła oczywiście, ale gdybym miał Ci powiedzieć, jak wyglądają przepisy dotyczące oznaczania reklam. W telewizji, w radiu. W radiu. No to no, nie ma opcji. Poza oczywiście tą formułką e, wyrobów farmaceutycznych, tak. leków i tak dalej. No to wiadomo, że z, konsultu, z konsultu się z lekarzem farmaceutą. Ja nie jestem bardzo na bieżąco w temacie, ale studiowałam dziennikarstwo i coś tam mi zostało z tej wiedzy. Mhm. E, no to powiem ci tylko pokrótce, że gdyby to był tylko nasz problem, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz UOKiK nie mieliby co robić. Okej. Okay. To jest jakaś wizja w e, Dobra. Ja wiem, że to jest, to jest ten pierwszy problem takiej codzienności, to nie jest coś co spędza sens powiek. Mm -hmm. No ale jest tym ziarenkiem piasku, które codziennie się dosypuje do tej naszej Do naszej szali. pięknej plaży. Tak. <laughs> tu jest coś co ty wynotowałaś w swoich e, propozycjach, jak rozmawialiśmy gdzieś tam o kierunkach naszej rozmowy, mm -hmm. czyli mit drogich kampanii z influencerami. To jest problem, którego ja osobiście u siebie nie dostrzegam, ale jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jest bardzo wiele marek. Zwykle są to nasze rodzime brandy jakieś małe przedsiębiorstwa, które, dajmy na to, zwracają się do agencji 360 mhm. z prośbą o zrobienie oferty. Kampanii produktu XYZ. Nowy produkt na rynku, mała działalność, mała produkcja. No to oczywiście zaproponujemy jakieś lokowania w prasie, jakieś reklamy w internecie i tak dalej. Ale tych influencerów to dajmy jako dodatek. No bo. Przecież marka tego od razu nie potrzebuje, mhm. prawda? Poza tym, no, nie mamy na to budżetu i to jest taki, dodajmy jako taki dodatkowy budżet. Bardzo, bardzo często się z tym spotykałam, że zwłaszcza małe marki uważają, że, no, nie ma co, no, bo nie masz takiego zwrotu z inwestycji. Mhm. Y też, jeżeli ktoś jest małym przedsiębiorstwem, małym brandem, to często nie zdaje sobie sprawy z tego, że sprzedaż to nie wszystko. Ważny jest też wizerunek, który, który tworzy, a to, czym się zajmuje nasza, nasza branża, to jest tak naprawdę połączenie reklamy i PR-u. To jest trochę połączenie tych działań sprzedażowych z działaniami wizerunkowymi, które w obecnych czasach, kiedy mamy przes przesycenie no w każdym, w każdej tak naprawdę y, branży wizerunek jest równie ważny, co walka cenowa albo walka na obecność w, w mediach, tak? No bo w końcu musimy się zdecydować, stojąc przed półką na jakiś konkretny produkt i dlaczego nie zdecydujemy się? Dlatego, że osoba, której ufamy, patrz, influencer, mhm. zachwalała ten produkt, szczerze. Tym bardziej, jeżeli wrócę jeszcze do poprzedniego tematu. Jeżeli e, post był oznaczony jako współpraca, mhm. a mimo to widzimy, że ten influencer dalej używa tego produktu, e, faktycznie mu się sprawdzał, zobaczyliśmy bardzo dokładnie produkt w użyciu i jeszcze zobaczyliśmy tą reklamę w kreatywnej formie i pewnie jeszcze wrócimy do tego wątku kreatywności i tworzenia kontentu, ale to wszystko tak naprawdę skupia się w taką jedną całość. Która dla klienta początkującego, takiego, może być nie do pojęcia. Tak, po prostu płacę, wypuśćcie mi reklamę, chcę widzieć, że mój produkt wszędzie się świeci. Wiadomo, że, nie wiem, postu jednej influencerki może kosztować tyle, co. Kilka tysięcy wyświetleń jakiejś reklamy na portalu, tak? No tak, nierzadkie były przypadki, w których budżet na, nie wiem, Reelsa i Storkę u dużej influencerki był większy niż cały budżet na kampanię. Albo równe budżetowi produkcji telewizyjnej. Dobrze na, na to. No ale to, co za tym idzie, to nie tylko zasięgi. No i to jest bardzo często niezrozumiałe. W ogóle skąd się biorą te stawki. Co za tym idzie? E, wracając do, do, wiesz, do, naszego, do naszego wątku, mhm. e, głównego, z tego wychodzi przekonanie, że influencerzy są drodzy. Więc, jeżeli będę miał kasę jako przedsiębiorca, jeżeli będę e, już jakoś tam rozpoznawalny, jak już będę mógł wydawać na głupoty, no to ja sobie wtedy kupię jakiś pościg u influencerki. Najlepiej, żeby móc się pochwalić, że. Jakaś znana twarz, no nie? Przyklejona, przyklejona jest do mojego brandu. No. No ale użyłaś właśnie bardzo ważnego określenia, znana twarz. Mhm. Za tym. Właśnie nie musi to być zawsze znana twarz. I też ja osobiście uważam, że edukacja jest jedną ciągle z ważniejszych e, e, filarów e, naszej działalności. Mhm. I edukacja influencerów, i. Edukacja samych siebie, ale też edukacja klientów, bo przychodzą do nas i duże brandy, i y, mniejsze firmy, każdy ma inny know-how i nie musimy od razu zakładać, że ktoś, kto dopiero założył swoją firmę, kto wcześniej nie działał w mediach społecznościowych w ogóle, wiąże istnieniu kogoś takiego jak mikroinfluencerzy. Mhm. E, więc może zamiast zarzynać się i tłumaczyć e, od początku e, komuś, że musi wywalić. Bardzo dużo pieniędzy. Może przedstawmy najpierw y, trochę ten nasz ekosystem i powiedzmy, że influencer to też osoba, która ma 15-20 tysięcy y, obserwujących y, albo widzów, i taka osoba może być równie dobrze przekonująca jak ta, która ma milion obserwujących. No tak, no bo istotą tych małych społeczności jest to duże zaangażowanie w działalność mm -hmm. influencera duża responsywność, wysoka wiarygodność. E no i impact, który, ten wpływ, który influencer wywiera na swojej społeczności. I jeszcze dotarcie do konkretnej grupy docelowej. Tak. Często Jeżeli... trudniej osiągalnej. Jeżeli mamy nie. bardzo sprecyzowany produkt do zareklamowania, mhm. no to moim zdaniem zdecydowanie lepiej wybrać mniejszych influencerów, którzy są super ekspertami w swojej branży, mają wśród swoich widzów osoby, które są zainteresowane stricte tym tematem, mhm. nie są rozproszone, tak jak grupa docelowa widzowie większych influencerów, no bo tam już mamy skupisko osób, które mogą obserwować te osoby, dlatego że pojawiały się budelku, mhm. y, dlatego, że jednocześnie zajmują się parentingiem, modą, y, jedzeniem i tak dalej. Lepiej się skupić na skonkretyzowaniu grupy docelowej. Czyli tak parafrazując, to, co stanowi problem, to między innymi brak spojrzenia na influencer marketing jako integralnej formy komunikacji z całą resztą kanałów dotarcia. Zdecydowanie. I patrzenie na to jako bonus... Fanaberia. Nie zawsze jest, y, może inaczej, patrzenie jako na bo, tego na, jako na bonus nie jest dobrą drogą. Oczywiście da się, da się. Oczywiście. Ale traktowanie tego właśnie jako jednego z kanałów dotarcia, który jest komplementarny z całą resztą, mm -hmm. to jest ważna rzecz. Takie uwiarygodnienie. Nie potrzeba gigantycznych budżetów, nie. żeby robić fajne rzeczy. Bo możemy wybrać po prostu mniejszego twórcę, mm -hmm. I często będzie to dużo lepsza droga do naszego odbiorcy. Wiesz, ja jestem w stanie zrozumieć reakcję klientów, bo tak, duzi klienci już najczęściej mają jakieś doświadczenie mhm. z influencerami. Dwa, no te budżety też są adekwatnie większe, więc jak widzą stawki, to nie jest dla nich to petryfikujące. Mhm. Rozumiem, e, rozumiem reakcję klientów, którzy mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, no i nagle widzą stawkę, rzucam na potrzeby rozmowy. 30 tysięcy złotych za jedno nazwisko, Rozumiem, że może nimi to wstrząsnąć. No tak. bo tak, my przerabiamy te stawki dzień w dzień. Mm -hmm. I dla nas taka stawka nie będzie szokująca. Przypuszczam, mm -hmm. że dla wielu słuchaczy może być tak. Niektórzy influencerzy mają takie stawki. Ja pamiętam, jaki to był dla mnie szok. Jak mm -mm. 8-9 lat temu robiłam pierwsze oferty i zobaczyłam właśnie takie stawki. I to. Uh. Dobra. Bez nazwisk. Bez. Największa garza, jaką sobie krzyknął influencer. U ciebie. Mm. No to też był bardzo rozległy zakres. Okej. Okay. No raczej ale nie myślę właśnie o jakichś takich gigapaczkach giga świadczeń, tylko tak typu, nie wiem, film na YouTube albo jakiś secik Rolka Stories. 150, ponad 150 tysięcy. Okej. Okay. To jakieś dostałem wc na 220 za film i posta. Kiedyś. I to był post statyczny, bo to było x lat temu. No i wtedy byłem zaskoczony. No a <taka> propos. No dobra, czyli tak, przeszliśmy przez temat kwestii oznaczeń reklamowych mhm. i tego, że a, influencerzy tego nie robią często, b, mamy cięte zasięgi, utrudnia nam to pracę, bo platformy nie chcą tutaj iść nam na rękę. Dwa, kwestie budżetowe, kwestie braku zrozumienia tego influencer marketingu jako czegoś, co jest, no właśnie, jednym z kanałów dotarcia. E, Chciałbym teraz troszeczkę jakby zejść z tego um, zderzenia na linii my, klient platformy i skupić się na tym, co się dzieje wewnątrz biura. Świetnie porozmawiajmy wreszcie o czymś, co dotyczy nas bezpośrednio, <głos> <głos> zamiast opowiadać o wszystkim wokoło. nie no, jak wiesz, no to też są ważne rzeczy. bez klientami tak, mamy codzienny tak. kontakt, wiadomo, że pewne rzeczy mogą frustrować. ja przypuszczam, że wiesz, moglibyśmy tu mnożyć i mnożyć tych rzeczy, które mogą być problematyczne. Bo tak jak się mówiliśmy, lubimy naszą pracę, jest spoko, ale dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby trochę pozyskiwać. Tylko, żeby nam się to nie zmieniło w takie wiesz, narzekanie, wuja i cioci. Że kiedyś to były czasy. Nie? Kiedyś było. Od razu a... znajdujmy rozwiązania. Tak, 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 tak. Natomiast. Mh. Czy kiedyś było lepiej? Nie wiem, że teraz jest dużo lepiej. Eee, no właśnie, ale będąc lata w branży, dostrzegasz pewnie problem. Mh, nie, nie, chcę, nie chcę nazywać tego wypaleniem zawodowym, ale jakiegoś mm -hmm. zmęczenia materiału. I tego, że w pewnym momencie ten work-life balance jest. Mocno zaburzone. I co myślisz? W mojej opinii może być to problem absolutnie powszechny, niezależnie od specjalizacji. Zdecydowanie tak. Ale branża reklamowa potrafi wypalić. Mhm. Niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o pracy w influencer marketingu. Zresztą w, tutaj. Na tym kanale było, były już poruszane bardzo różne odcienie, tak? Słyszeliśmy, jak to wygląda od strony menadżera, słyszeliśmy, jak to może wyglądać od strony specjalisty, od kogoś, kto się zajmuje sztuczną inteligencją. Widzimy, jak ta branża bardzo jest rozgałęziona. Mhm. I w żadnym z tych rozgałęzień, jak bardzo byśmy się nie starali, nie ma możliwości, żeby zawsze to była praca od 9 do 17. No, rypanie nad godzin to jest coś, co się zdarza, niestety. I no. zdarza się dość często. Ale wiadomo, jeżeli... to zależy od agencji oczywiście. No tak, tak ale... no ale jeżeli, dajmy na to, jesteśmy około 10 lat w branży, mhm. no to już nie jesteśmy tymi dwudziestolatkami, 20 latkami 20 którzy 5 godzin snu, kawusia i będzie super. Mhm. Ty jesteś ojcem, więc też masz swoje zobowiązania. No to ten work-life balance faktycznie no tak, może być trzeba zaburzony. Trzeba odebrać bąbla ze żłobka codziennie. Na przykład. No. E, I to jest coś, co go, to jest deadline, którego nie przesuniesz, prawda? No, to prawda. E, no, ale na szut też trzeba pojechać. E, telefon od influencera trzeba odebrać, e, trzeba wysłać kosztory, stworzyć regulamin, mhm. cokolwiek. Rzeczy, które też są nieprzesuwalne i których nie zawsze, które nie zawsze zamkniesz do tej 17. E, no i tak, to jest pierwszy, pierwszy krok, kiedy faktycznie... To wypalenie może nas dosięgnąć. Zwłaszcza kiedy nasze życie po pracy, w które bardzo głęboko wierzę, e, no jest bardziej wymagające nie? Mm -hmm. niż tylko spotkanie się ze znajomymi czy powrót do domu do kota. E, więc nie bez powodu pojawia się to z wiekiem i ze stażem też w, no dobra, w branży. Czy jest coś, co Twoim zdaniem można byłoby zrobić, żeby polepszyć sytuację, bo pojawił się ten projekt pracy, skrócenie tygodnia pracy, mhm. który ja nie wiem, czy to zostało już przygłosowane, czy to jest na razie takie dywagowanie. Cholera wie. Natomiast jeśli to by weszło, mhm. no to z jednej strony super, ekscytacja, cztery dni pracy, trzy dni weekendu, fajnie, w innych krajach mhm. to może działać, ale z drugiej strony no kurde, nie wiem. A nie zdarzyło się mieć nagrywek w sobotę? No jasne, że tak. No właśnie. No to może i to dotyczy pracy w urzędzie, ale myślę, że no nie dotyczyłoby to stricte naszej pracy. Warto też po prostu walczyć o swoje, no, mieć jakieś ustalenia co do uh -huh. tych nadgodzin. Jesteśmy ludźmi, pracujemy w dość luźnej branży, o ile. Nie jesteśmy spięci jakimiś korporacyjnymi y, wymogami, no to zawsze warto też wiedzieć, że pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. No tak, no u nas jest trochę łatwiej, bo nie pracujemy w agencjach molochach mhm. i łatwiej jest e, dogadać się po prostu z ludźmi. Tak. No i ja to mówię z perspektywy no, przełożonego w tym wypadku, ale odbiór nadgodzin, czy jakieś takie elastyczne godziny pracy. Easy. No właśnie, ale czasem jest korpo, nie? Kiedy jesteś dojechana butem, wiesz, niemiłosiernie. No i z jakiegoś powodu nas tam nie ma, nie? No tak. <głos> <głos> Cenna uwaga. Więc może po prostu też wróćmy na swoje <noise> poletko. Ale wiesz co? No, mi się wydaje, że mimo, że pracujemy w takiej młodej branży ciągle i jak sam zauważyłeś już, dzieje się bardzo dużo, bardzo szybko, mhm. też na to wypalenie zawodowe może wpływać to, że stajemy w miejscu. E, dajmy na to, wyobraźmy sobie, że jestem ekspertką, która e, zaczęła 8 lat temu. Mhm. E, wtedy robiło się filmy na YouTube, e, posty stateczne na Instagramie i posty na Facebooku. No i czy przez te 8 lat, gdybym ja robiła ciągle to samo, to czy bym się nie wypaliła? Gdyby cały czas moją pracą było pisanie pościgów na Facebooku. No, zróbmy teraz szybki przeskok i zobaczmy, jak bardzo formy wideo przejęły w ogóle uwagę i wszystkie platformy. No, i zobaczmy, jak teraz sztuczna inteligencja wpływa na naszą pracę. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z tymi zmianami, z tymi nowinkami, nie podchodzi do tej pracy kreatywnie, tylko cały czas muci te same posty przez kilka lat, no to naprawdę. To jest ja myślę, że, wiesz, prosta droga do znucenia się po prostu. Przekłada się chyba na wszystkie możliwe zawody, czy to byłaby praca mm -hmm. w agencji, czy na poczcie, czy w urzędzie, czy no to w może, sklepie spożywczym. No to też warto wykorzystywać to, że nie pracujemy w urzędzie, w którym mamy cały czas takie same wytyczne od nastu lat. No tak. Tylko, że możemy sobie wprowadzać do tego jakąś innowację. Tru. To jest, wiesz, też temat, który poruszaliśmy razem z programistą na froncie w ostatnim mm -hmm. odcinku właśnie, a propos upskill i e, no tak, to, to wprowadza jakąś dodatkową dynamikę. Mm -hmm. Ja na przykład, jeżeli mam zrobić szut, y, dajmy na to w weekend, mm -hmm. ale wiem, że będzie to super innowacyjna kampania z wykorzystaniem elementów CGI, no, y, nowych technologii i tak dalej, no to nie mam takiego bólu, że muszę wstać w sobotę o 8 i biec na plan, dajmy na to, nie? Bo, mhm. bo wiem, że będzie coś z tego fajnego. No. Ja myślę, że to ten temat wypalenia zawodowego, no bo dobra, jeszcze raz. Ciężko będzie zaradzić temu, no mhm. bo tych zmiennych jest dużo. Nie jesteśmy psychologami, a to jest bardzo psychologiczny temat. No tak, i myślę, że tutaj wiele zależy od kultury organizacyjnej. Mm. Wiadomo, nie zawsze życie jest najprostsze i można powiedzieć, o to zmienić pracę. To nie zawsze tak działa. Mm -hmm. Bo czasem być może ktoś nie ma takiej możliwości z różnych przyczyn. Yy, o, ale tutaj tych zmiennych jest dużo. Ciężko dać jedno remedium, które będzie replikowalne. Wiesz, w to jest trochę znalezienie swojego miejsca. Nie? nie patrzenie też na nasz zawód tak zero-jedynkowo, mhm. że pracuję sobie w influencer marketingu. No jednemu będzie się lepiej pracowało po stronie klienta, innemu się lepiej będzie pracowało jako menadżerowi, innemu się będzie pracowało lepiej w agencji i każda z tych prac ma trochę inną dynamikę. Więc jeżeli ktoś wypala się dajmy na to w korporacyjnej agencji, mhm. no to może jego światem jest trochę inny odłamek, odłamek tej branży. Nie trzeba od razu rzucać całkiem całej branży. Wystarczy może trochę zmienić punkt widzenia. Dzisiaj zdarzyło mi się jechać taksówką na, na spotkanie do klienta i jeden z taksówkarzy, trafił mi się taksówkarz Maruda, mm. taki, co wysysa energię, więc idziesz na spotkanie z klientem i po prostu wychodzisz taka wysuszona jak rodzynka e, z tego kursu. I taksówkarz zaczął utyskiwać na to, że jest mniej spotkań biznesowych na mieście, mm. ludzie, także taksówkarze mają mniej roboty przez to, y, restauracje mają mniej klientów i faktycznie żadnym nowym jest to, że siedzimy w domach, mamy mniejszy kontakt ze sobą wzajemnie i wewnątrz zespołowo i z klientami w większości odbywa się gdzieś tam online. I myślę, że to jest właśnie kolejny też problem, który mm. warto obgadać, czyli te problemy komunikacyjne w zespołach. Wypracujecie teraz hybrydowo. hybrydowo. I jak wam się to sprawdza? Bardzo dobrze. Tutaj akurat mamy taką dynamikę pracy, że są rzeczy, które wymagają przyjazdu do biura, są spotkania, które wymagają przyjazdu do biura, mhm. ale są rzeczy, które spokojnie możemy zrobić z domu. Ale niezależnie od projektów, które prowadzimy, bo jednemu się będzie to, lepiej będzie pracowało przy swoim biureczku, a innemu wśród, wśród współpracowników, mhm. no ten element integracji i wymiany doświadczeń, nie, to też jest coś, co bardzo, bardzo nas buduje, bo dużo łatwiej jest, dajmy na to, siedząc na Open space'ie, rzucić temat, czy ktoś robił kiedyś coś takiego z kimś takim. Mhm niż zaraz wysyłać wiadomości, no nie? I czekać na odzew, bo akurat ktoś jest na spotkaniu albo, albo ma kola. To jest taki bardzo ważny aspekt, moim zdaniem, tego przebywania i wymiany wiedzy. Ale na przykład mam doświadczenie budowania swojego pierwszego zespołu mhm. w poprzedniej agencji. Akurat robiłam to w czasach takiego ostrego lockdownu. I... Powiem Ci z perspektywy czasu teraz, nawet nie wiedziałam, jak duże to było wyzwanie. Yy, zintegrować ze sobą nowy zespół, który. Ludzie, których ja nigdy nie widziałam, wiesz, nie wiem, czy mają, czy, czy mają nogi do no niej, bo widzisz ich potem, okazuje się, że dziewczyna, która wyobrażałaś sobie, że ma metr 50, ma 1,75 i zmienia to zupełnie Twoje postrzeganie, ale pomijając to zupełnie, kiedy <grym> pracujesz z kimś pół roku i nie widzisz go na oczy, w tak dynamicznej branży jak nasza, która opiera się bardzo, bardzo na interakcjach, moim zdaniem nie do przejścia. Ja dlatego też jestem osobiście wielką fanką przychodzenia sobie do biura i zobaczenia tego, z kim pracuję. No właśnie ja mam podobnie, bo w mojej opinii branża, kurde, no nie tylko branża, ja myślę, że tych, wiesz, tych branż to jest, można wyliczać, mm -hmm. ale mocno dostała po dupie, jeśli chodzi o kwestię tej komunikacji, bo oczywiście, jestem fanem tego, że zamykam się w domu, mam pełne skupienie, mm -hmm. nikt ze mną nie gada, mm -hmm. nie idę na kawę do kuchni, gdzie jestem, miło oczywiście jest sobie pogadać, ale jakby, no kwestia zrobienia kawy, no to to tak? jest chwila dosłownie. Uśmiecham tak. się, bo wiem, że i ty i ja jesteśmy takimi typami e, biurowej sobie, pleciuchy. Muszę sobie <laughs> pogadać. E, dążę do tego, że w domu mam absolutnie pełne skupienie. No i są części Twojej pracy, które tego skupienia wymagają. Tak, jak mam dzień ekselozy albo mm -hmm. małpiego klikania prezentacji, bo i tak jedni się zdarzają, to, to ok. w domu jest super. Natomiast ja w ostatnim czasie, bo my pracowaliśmy w takim systemie hybrydowym. Mocno niedoprecyzowanym. W zasadzie, a to się zobaczymy, a to się nie zobaczymy, a w sumie do dupy pogoda, no to zostaniemy w domu. Mm. Natomiast w ostatnich, bodajże dwóch tygodniach, licząc od dnia tego nagrania, e, powiedziałem ekipie, że słuchajcie, no musimy się częściej widywać i musimy się częściej widywać, tak żeby być, w sensie, całym zespołem. Mm -hmm. No i teraz wtorki, czwartki jesteśmy już na stałe w biurze. No to ja nie miałam Cały tego time. problemu, bo gdzie nie byłam, to zawsze tak na sztywno to było ustawione uh -huh. i wiadomo, są wyjątki każdemu coś może wypaść. Korzystajmy z tego, że możemy sobie pracować zdalnie, ale zdecydowanie zawsze mi się to sprawdzało, więc gratuluję wejścia na dobrą ścieżkę. Nie, serio, bardzo pochwalam takie, takie założenie. No i myślę, że wiesz, to jest jedyna metoda, żeby właśnie budować jakąś tam wewnętrzną integrację zespołową, bo my możemy być efektywni komunikacyjni i tam zadaniowo, nie, ale to rozmycie się takie czysto ludzkie jest odczuwalne po prostu. I myślę, że to jest jedyna metoda, żeby, no żeby wrócić do tego punktu, w którym byliśmy chociaż częściowo przed dwudziestym rokiem. Nie po to sobie kompletujemy dajmy na to zespół y, ludzi, y, w których są różne charaktery, różne kompetencje, żeby tej wymiany potem nie stosować. Hmm. To tak, to jest, to jest dosyć to jest uwa cenna uwaga. E, chciałbym wrócić do tematu klientów, mhm. bo tak zezuję sobie na, na przygotowany wcześniej skrypcik i, i jest jeden segment, który pominaliśmy, a myślę, że. E, no, potrafi ze momentami. Ja swoich wszystkich klientów bardzo lubię, nie wiem o co ci chodzi. Ja nie mówię tutaj wiesz, <laughs> o braku sympatii albo o jakimś tam no biorze sympatii. Zdarzyły się kiedyś pewnie tobie sytuacje, w których klient mógł mieć niewystarczającą ilość zaufania do agencji. Tak. Frustruje. I co z tym zrobić? E, wracając do samego początku naszej rozmowy, mhm. myślę, że to jest Właśnie to najbardziej frustrujące, to jest ten najbardziej frustrujący element, który może działać na polaryzację, mhm. agencja klient. Nie wyobrażam sobie tak naprawdę stworzyć dobrego produktu, kiedy, w postaci kampanii, kiedy tego zaufania nie ma. Bo jeżeli ktoś wybiera agencję, po to, żeby dostarczyła dobre rzeczy, żeby oddelegować stworzenie kampanii, no to musi mieć zaufanie. Jak mamy współpracować z kimś, że kogo nie mamy zaufania? To jest moim zdaniem podstawa. Czy trafia się taki klient? Oczywiście, że tak, ponieważ klienci w naszej branży przychodzą z różnych stron. I też podejmujemy się działań w bardzo różnych branżach, tak? Mhm. bo nasza branża i część pracy w agencji polega na tym, że jednego dnia robisz kampanię pieluch, a następnego dnia nie wiem, paliwa. Przepraszam, nie paliwa, wyszło, jak bardzo znam się na motoryzacji. Ja na przykład jedna z moich ulubionych kampanii to olej silnikowy, tak? Którą kiedyś robiłam. Czy się na tym znam? Ani trochę. Ale czy klient yy, przyszedł do mnie z. Zaufaniem i założeniem, że ja będę się na tym znała. Nie, on chciał, żeby to, ten produkt pokazać w rozrywkowy sposób. Mm -hmm. W połączeniu z, wtedy akurat z premierą filmu kinowego, który bardzo na motoryzacji się opierał. I okej, okay, w tym możesz położyć we mnie zaufanie. No ty masz znać narzędzia, które Ja mam znać narzędzia, ja mam wiedzieć co zażre, ja mam wiedzieć, z czego się ludzie śmieją, jakiej wiedzy potrzebuję. Ja nie muszę znać tego produktu. W stu procentach. Od tego jest klient. Ja bardzo chętnie przyjmę każdą wiedzę, która jest niezbędna do zrealizowania kampanii, mm -hmm. nawet jeżeli mnie ten produkt w ogóle nie interesuje. I jeżeli będziemy sobie na tak podstawowym poziomie ufać, to już mamy naprawdę bardzo dobry start. Ale jeżeli no, gdzieś są braki w tym zaufaniu wynikające z tego, że ktoś się czuje lepszy, bo lepiej zna produkt, no to po co mu agencja? I czy prawda jest taka, że no, ciężko jest znać lepiej produkt, niż zna go klient? Mm -hmm. jakby, no, ciężko, ciężko tego wymagać od pracownika agencji. Chyba, że mówimy tu o relacjach długofalowych. i to tak. Spójrzmy się marką przez x lat, no mówmy się, wtedy musisz znać perfekcyjnie mm -hmm. portfolio produktów czy usług. Mm -hmm. Natomiast jeśli to jest kampania jednorazowa, trwająca nawet, nie wiem, trzy miesiące, no to wiadomo, że odnośnikiem merytorycznym będzie klient, jego wiedza, tak. wszystkie materiały i tak dalej, które oczywiście dostarcza na początku planowania kampanii, oraz w trakcie. Natomiast nieistotne jest tutaj znajomość detali technicznych dotyczących mhm. produktu, tylko to właśnie, jakich narzędzi, z jakich narzędzi korzystać, żeby cel biznesowy klienta został osiągnięty. Żeby ta wiedza się uzupełniała. Jeżeli wiemy, że takie jest nasze założenie od początku, to się uda. Czasami po prostu tego brakuje. Jak często ci się zdarzają tacy klienci? Coraz rzadziej. To jest miła odpowiedź. W sensie to, to jest, no... Też, też tak mam. Pamiętam jak dziś dzień, lata temu. Hmm, Pozdrowienia dla Olgi Gralińskiej, która była tutaj e, moim gościem kiedyś. Rozmawialiśmy wtedy o kryzysach w e, bo To bardzo fajny odcinek. Bo to od niej te słowa usłyszałem. W sensie ja i, i Łukasz Kucz, który haha, też był gościem tego podcastu. Hmm, lata temu wymieniliśmy maile w sprawie jakiejś kampanii, i Olga napisała: Chłopaki, nie czuję tego rozwiązania. Ale ufam waszej wiedzy. I to było takie wow. Ja do dzisiaj, do dzisiaj naprawdę bardzo ciepło pamiętam tę wiadomość. Mm. No, jeżeli ty sam wtedy ufasz też swojej wiedzy, bo to też jest bardzo tak, ważne. Tak, oczywiście no, spładzisz głowę macku. w takich sytuacjach. No tak. No tak. Przynajmniej wiemy, po jest stronie jest odpowiedzialność grun, żeby tą odpowiedzialność wziąć po prostu. Jasne, że tak My jesteśmy dorośli, umówmy się. Tak, ale to jest rzecz, która niezwykle krzepi. Właśnie klient, który yy, ufa agencji. W to, co ona robi, co ona rekomenduje, e, z czym ona tego klienta przechodzi. To są najlepsze współprace. To prawda. Mieliśmy narzekać, a my tutaj. No bo mówić ci, nie jest tak źle. Gdyby było tak źle, to byśmy zupełnie nie no, to zmienili, Oczywiście, no. oczywiście. Kim jesteś z wykształcenia? E, psychologiem. Ale ze specjalizacją e, w branży, w której pracuję specjalizacja marketingowa. No to chociaż tyle. Nie wiem, jak to się wydarzyło, że udało się to pogodzić. E, natomiast tak, faktycznie, jeśli chodzi o takich klientów, którzy wiedzą lepiej i nie mam tu na myśli w żadnym wypadku wiedzy o produkcie, tylko właśnie wiedzą lepiej, jak realizować kampanię, mam mało doświadczeń tego typu. Mm -hmm. Na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat pracy w branży. Więc e, takie rzeczy się zdarzają. Podcina to skrzydła bardzo. Potrafi to zagotować krew do momentu wrzenia. Ale całe szczęście, tak, tych doświadczeń nie było zbyt wiele. Mi się zdarzyło raz, to była akurat wycena produkcji już ładnych parę lat temu, mhm. kiedy poszłam, wtedy byłam sprzedawcą, sales managerką, poszłam Sprzedawać konkretnie szut, reklama konkretnych produktów. Mhm. Zabrałam ze za sobą kamerzystę, który miał super portfolio, producenta, scenarzystę. Przygotowaliśmy świetną prezentację. Spędziliśmy dobrą godzinę na opowiadaniu jej. Pani odpowiedzialna za markę cały czas potykiwała, mówiła, że to jest takie super ekstra i ona chce to zrobić. Po czym usłyszała, że taki szut będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy? Na co ona powiedziała: Nie, stop! Po co my się tutaj spotkaliśmy? Weźcie mój telefon, weźcie mojego pieska i nagrajcie mi to za 1500 zł. Ja myślałam, że zrobimy to dzisiaj. Jeżeli rozjeżdżamy się już na takim to, poziomie to nieznajomości tak, tak, rynku, to tak, tak no mogę to skomentować parsknięcie. No to może być ciężko, nie? Na szczęście edukacja. To I trochę to mi się to lepsze zazębia jeszcze z jednym tematem. Ja akurat nie, nie uwzględniłem go w skrypcie, ale myślę, że to jest rzecz, która, m, której też mogłaś doświadczyć. E, być może nawet w tym roku, czyli kwestie przetargów, kwestie no właśnie często responsu przetargowego, że jest oczekiwanie określone w briefie, w sensie jest brief dookreślony. Hmm, są timingi. Są timingi, jest, jest budżet i tak dalej. I okazuje się nagle, że realizujesz oczywiście tę potrzebę z briefu w ofercie w twoim mniemaniu w 100%, mm -hmm. a może i w 200%, po czym się okazuje, że w sumie to chodziło nam o coś innego w tym wszystkim. Mm -hmm. Że tak, no pisaliśmy w briefie, że chcemy kampanię XYZ, ale w sumie to trochę nam się tutaj zmieniło, no miło, że przyszliście z ofertą. W sumie Czy to. zmieniamy brief. Zmieniamy brief, no tak. Bardzo proszę, nam no, przeszkadza na nowo. Jeszcze raz? Rozpoczynamy przetarg na nowo, uh -huh. bo tak naprawdę zaczynamy pracę od zera. No. Jakby to przepalanie godzin bywa też frustrujące. Tak. Jakby oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że podchodząc do przetargu, podejmujesz ryzyko. Uh -huh. To jest ryzyko czasowe. Nikt ci za ten czas nie zapłaci. Jakby marki yy, w umowach, czy w briefach, nie w umowach, przepraszam, w briefach piszą, że jakby no nie opłacamy waszego czasu pracy, yy, jeśli chodzi o przygotowanie oferty, i to jest jakby wiadomo, nie? Uh -huh. I to, że się nie wygra, też jest rzeczą normalną. Natomiast y, takie kwiatki około przetargowe, że... A w sumie to wiecie co? rozwiązujemy ten przetarg. Nie, bo tutaj jednak mamy agencję taką po przyjacielsku, to ona nam to zrobi za, za uśmiech prezesa. To też jest ryzyko, które podejmujemy i y, często w przetargach też jest disclaimer, że klient może nie wybrać żadnej agencji, mhm. także rozpisać to wszystko na nowo. Moim zdaniem Oczywiście, gorsze jest ale wiesz, są... czym innym jest sytuacja, mhm. y, że nie wiem, mamy przykładowo trzy agencje i żadna nie do końca chwyciła klienta. Mhm. Już. Nie, nie porwała. Ja rozumiem to, że przetarg nie jest roz, rozstrzygnięty w takich sytuacjach. Znam takie przypadki. Natomiast trochę taka zmiana zasad gry w trakcie jej trwania, bez uprzedniej informacji, bywa zbijająca stropu. Ale wiemy, kto tu rozdaje karty. Nie? No oczywiście, że tak. I oczywiście. kto ustala zasady gry. E, moim zdaniem, bardziej frustrujące niż to, bo mhm. tutaj ciągle mamy dialog. Mhm. Ciągle możemy coś dopracować, możemy wyjść z nową propozycją, e, możemy sobie zrobić jakiś warsztat, możemy nawet wspólnie przepisać ten brief, żeby znaleźć e, taki środek, nie? Mhm. Tego wszystkiego. No, moim zdaniem gorsze jest to, jeżeli złożyliśmy ofertę mhm. i wyniki mają być za dwa tygodnie, no ale trzeba się przypominać co pół roku o te wyniki. No tak, takiej historii też jest dzinie. sporo. Na szczęście, przynajmniej u mnie, coraz mniej też. Jest większe poszanowanie tego czasu i nakładu pracy. No ale jeżeli miałabym przedstawić taki najczarniejszy scenariusz, mhm. no to właśnie by było to, kiedy wkładamy pracę, wkładamy czas, umawiamy się na coś i. No tak, a jeszcze jest puszowanie, bo deadline i trzeba dowieść ofertę na czas, i klient mówi, nie przekładamy. Tutaj musi być do godziny 15, tego i tego do dnia. Do 16:00 nie ma opcji. No, nie ma opcji. A potem brak odpowiedzi. To taki scenariusz też przerabiałem kilka razy. I to jeszcze w zeszłym i w, nawet chyba w tym roku też mi się zdarzyło ze dwa razy. No to dla mnie to już jest na szczęście odległa przeszłość. No ale niestety tak, zdarza się. Zdarza się i to też y, rzuca, rzuca duży cień na, y, na naszą branżę i na to, jak nasza branża jest kojarzona. Bo zdarzały mi się historie, w których klient mówił, słuchajcie, potrzebujemy jednak więcej czasu. Przepraszamy. Mm -hmm. I to jest dla mnie już super. Super ogóle... Tak, i to wystarczy. Bo rozumiem... jesteśmy ludźmi. Tak, na zasadzie wiecie. Mamy wewnętrzne procesy, nie wyrobiliśmy się, mamy wie... cokolwiek. Ale informacje potrzebujemy, ty czasu jest dla naprawdę wystarczająco. A mamy o tym brak odpowiedzi ta cisza na mailach. O, panie, przerażające. Mm, widzisz? Ghostowanie wszędzie. <głosy> <głosy> Kogo nie zgostował klient, niech pierwszy rzuci kamienie. No dobra, no ale to jednak wychodzi, że tak narzekamy sobie, narzekamy. Nie jest do końca mimo wszystko tak źle jak. Na wszystko znajdziesz jakieś rozwiązanie, nie? No, no prawie wszystko. No, prawie wszystko. No bo jak tak wspomnieliśmy o tych nadgodzinach, no i e, ten work-life balance, to jest kwestia mocno indywidualna. Tak. E, I temat raczej zbyt złożony, żeby móc zaproponować jakieś e, rozwiązania ad hoc. Słuchaj, może zaprosisz tutaj kiedyś psychologa, który będzie mógł ci więcej o tym opowiedzieć. To jest jakiś kierunek. Mm. Konkluzje na przyszłość od ciebie, dla słuchaczy. Uch. Że ta trawa nie zawsze jest tak zielona po to drugiej prawda. stronie płotu? To prawda, nie chciałabym się powtarzać, bardzo nie lubię się powtarzać, mhm. ale uważam, że zdecydowanie dobrze tam, gdzie nas nie ma i warto docenić to, co mamy na tu i teraz. Mhm. I przede wszystkim też y, pomyśleć, co możemy wnieść od siebie, bo zawsze znajdzie się jakaś nisza, y, którą można jeszcze uzupełnić. Nasza praca to nie jest tylko klepanie Exceli, maili i prezentacji. Może ktoś jest świetny w organizacji pracy i będzie mógł się tym podzielić z kolegami zespołu. Może ktoś widział gdzieś ostatnio fajne kampanie, które są super inspirujące. Proszę bardzo, też opowiedz o tym. Takie wspólne inspirowanie się wzajemnie pozwala bardzo szybko wyjść z takiego tego klinczu i wypalenia zawodowego, yy, i powtarzalności naszej pracy, i tego, co wydaje nam się bardzo często nie do przejścia. To ja też dorzucę taką cegiełkę od siebie, bo patrząc na demografię yy, odbiorców podcastu, widzę, że jest tam trochę osób młodych i... Mm. Tak, tak, tam w, w, w przedziale 18-24 Oj, to było tak od razu, a ja tu opowiadam od początku, jako wszystkim, jako prawdzie objawionej. Pamiętajmy o tym, że wiedza jest różna. Ja też lubię tłumaczyć rzeczy, nawet najprostsze, no bo to tak jak jest z tym hashtagiem ad. Nie wszyscy muszą wiedzieć. Mm -hmm. No i mimo tego, że tych problemów jest, Trochę. I wiadomo, że mówimy o tym w sposób e, skondensowany w czasie, no bo to była raptem godzinka naszej rozmowy. A jak szybko zleciało. No szybciusieńko. Natomiast noże tego, że jak w każdej robocie są wyzwania, natomiast myślę, że branża reklamowa dostarcza wrażeń. Jest dynamiczna, jest czymś, co potrafi porwać, dać wiatru w żagle. E, poznać przede wszystkim mnóstwo fajnych osób. Oj tak. Zresztą Oj, no, my tak. się poznaliśmy w pracy lata temu. No, jakaby inna była okazja? Przecież ja nie chodzę na te twoje tam, oktagony. S spędy planszówkowe i dalej MMA. <laughs> <laughs> więc, y więc tak, no, mimo problemów, które są wszędzie, to hmm. jest przestrzeń, w której można się realizować i można naprawdę fantastycznie spędzać czas przy Mnóstwo, mnóstwo często jeszcze nieodkrytych odkrytych nisz. I. Niewystarczająca moim zdaniem ilość specjalistów w pewnych obszarach, więc tu ciągle jest przestrzeń dla ludzi mhm. i z tym was zostawiamy, drodzy słuchacze i odbiorcy. Dziękuję wam serdecznie za to, że byliście z nami. Ja nazywam się Patryk Trzaska, a moją dzisiejszą gościnią była Klaudia Jamrus. Klaudia, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia, cześć.